To jest pierwszy vlog z kibla z toalety publicznej. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku naszego vloga. Jest to specjalny odcinek poświęcony w całości stolicy kraju Danii, czyli Kopenhadze. Według nas jest to najpiękniejsze miasto, jakie widzieliśmy. Jeszcze nie byliśmy w tak zadbanym, w tak przemyślanym miejscu, mieście. Wydaje mi się, że wszyscy włodarze, wszyscy burmistrzowie i zarządcy miast polskich powinni pojechać do Kopenhagi, żeby nauczyć się, jak budować i planować miasto dla mieszkańców. Parki, uliczki, ścieżki rowerowe, toalety publiczne, to wszystko jest piękne, przemyślane, bezpłatne, zadbane i no naprawdę dla nas osobiście Kopenhaga zrobiła niesamowicie duże wrażenie i na pewno tam jeszcze wrócimy. Za chwileczkę sobie obejrzycie wszystko, co ja. Jeszcze wam muszę powiedzieć parę słów o biletach. Otóż jak się dostaliśmy do Danii? Do Danii dostaliśmy się na promem. Popłynęliśmy z miejscowości Helsingborg do Helsingoru. To jest Szwecja, Dania. I na tym samym bilecie mamy też drugi prom, który nas zabierze do Niemiec, do miejscowości Puttgarden. I specjalnie wybraliśmy miejscowość Puttgarden za radą Konrada, a nie Rostock, ponieważ do Rostocku się płynie 2 godziny, a tutaj do Puttgardenu się płynie tylko 45 minut, więc cena biletu jest dużo tańsza. I jako że kupiliśmy kombi bilet, to zapłaciliśmy jeszcze mniej, co i tak jest dość dużo, ale taki bilecik Dania, Szwecja, Dania, Dania, Niemcy kosztuje 2000 koron szwedzkich, czyli 163 funty. Całkiem dużo, jak na promy, no ale i tak taniej nam to wyszło, niż byśmy jechali mostem, tym pięknym wiaduktem z Malmo do Kopenhagi, przez to, że nasz samochód ma więcej niż 6 metrów długości. No ale mamy to i mamy 3 miesiące ważności biletu do tego do Niemiec, więc nie musimy się śpieszyć. Możemy się jeszcze zatrzymać tutaj, popodziwiać piękne krajobrazy Danii. No ale to jeszcze wam pokażemy. W tym odcinku zapraszam na Kopenhagę. Dajcie znać, czy wam się podobało. Moi drodzy, za mną jest ratusz, piękny i cudowny. Podobno było 7 ratuszy, to jest jeden z ostatnich, ten oficjalny. Jest on budowany na wzór budynku w Sienie, czyli identyczny we Włoszech, w miejscowości Siena jest identyczny, prawie identyczny ratusz. A tamten pan, to jest, nie pamiętam jak się nazywa, ale założyciel, jakiś biskup, który był gangsterem i on jest założycielem tego miasta Kopenhagi. Pani mówi, że bardzo dużo tutaj jest rowerów, ludzi, którzy na rowerach są i ogólnie Duńczycy są bardzo spokojnymi ludźmi, włożonymi i tak dalej. Natomiast jeżeli siadają na rower, to zaczynają wchodzić w nich agresja i jak tylko zobaczą kogoś, kto tylko wejdzie na kawałeczek linii dla rowerów, to zaczynają dzwonić i mają ochotę zamordować tą osobę. Są bardzo niemili i no, dzwonią dzwoneczki no non stop. Pani powiedziała, że można usłyszeć dźwięk śmierci, który jest ding ding. Dźwięk śmierci. I jest tych rowerzystów naprawdę no, ogromna ilość. Ogromna. To jeszcze wam pokażemy. Przed nami taki piękny budynek, który kiedyś też był ratuszem, a obecnie pełni funkcję sądu. A co wam pokazać jeszcze chcę? Kościół scjentologiczny. Tu, na jednym z głównych rynków Kopenhagi. O, tu widzę polskie nazwisko. Kasia Gasparski. Obstawiam, że to jest projektanta, projektantka. Pani nam robi teraz lekcję języka tajskiego. Tak? I tak. Dzień dobry, to jest hi. Do widzenia, to jest hej, hej. Hi, hi. A piwo to jest Ciekawy język. O, dodała też to, co wyczytaliśmy w książce, że Szwedzi nie lubią Duńczyków, Duńczycy nie lubią Szwedów. I ona mówi, że Szwedzi wszystko, co mówią o Duńczykach, to jest kłamstwo. A Szwedzi powiedzieli dokładnie to samo, że wszystko, co Duńczycy mówią o nich, to jest kłamstwo. Więc te dwa kraje całe życie ze sobą walczą, całe życie ze sobą rywalizują, całe życie ze sobą zadzierają. I feel lonely.
państwa się tłumaczy, że na pieniądzach z jednej strony jest zawsze jakieś archeologiczne znalezisko, później jest pokazane, gdzie to znalezisko zostało znalezione na mapie, jest taka malutka, cienka mapa, a z drugiej strony jest jakiś nowoczesny budynek, wieża telewizyjna albo jakieś muzeum. Także zawsze bank, na wszystkich banknotach są z jednej strony archeologiczna rzecz, stara, dawna, a z drugiej strony nowoczesna, jakaś architektoniczna budowla. Za nami tamten został zbudowany jako zamek królewski, kiedy został ukończony, król stwierdził, że jednak zostanie tam, gdzie jest, czyli w innym miejscu, a teraz jest to parlament, a po bokach są stajnie królewskie. Znajdujemy się teraz na dziedzińcu Królewskiej Biblioteki, która jest zaraz obok budynku Muzeum Żydów. I pani nam powiedziała bardzo ciekawą ciekawostkę. Otóż podczas II wojny światowej Niemcy zaatakowali oczywiście Danię. Dania po dwóch godzinach dogadała się po prostu i kolaboracja po prostu z nimi była. Czyli w sensie collaboration, czyli... Kolaborowali. No, dogadali się po prostu i uzgodnili, że... Poddali się i zaczęli współpracować. No i uzgodnił król, że wszyscy Żydzi, którzy mieszkają w Danii, zostaną tutaj i nie będą wywiezieni. Niestety Niemcy po trzech latach zaczęli grozić, że zabiorą wszystkich ich Żydów i wywiozą ich do Auschwitz czy do jakiegoś innego obozu. No więc oni rozpoczęli taką podziemną akcję i wszyscy Żydzi, którzy mieszkali w Danii, 7200 osób, wszyscy przeżyli, zostali wywiezieni na łodziach rybackich, uciekli po prostu z Danii zawczasu, także tutaj ich Holokaust nie dotknął. A później... No później ta kolaboracja zaczęła się sypać, ponieważ miejscowi ludzie zaczęli psuć Niemcom szyki i plany, zabijać ich, niż wysadzać jakieś fabryki, budynki, no bo widzieli, co się dzieje. Na tym koniu widzicie biskupa Absalona, to jest założyciel Kopenhagi. Przecież tak mówią, że jest założycielem, ale tak naprawdę on nie był założycielem, tylko sobie to przypisał. I to jest właśnie ten biskup barbarzyńca, który był na budynku ratusza. Teraz idziemy zobaczyć kościół, który nie jest kościołem. Ciekawostka. Kasia, idziemy tutaj. Kasia wypłaca kaskę dla tej pani, żebyśmy jej mogli dać tipsa za oprowadzenie, bo naprawdę jest super. Bardzo, bardzo fajna. W porównaniu z tym, co było w Sztokholmie to gość go gadał i gadał. No i nie wiem, czy wiecie, ale mogę wam się teraz przyznać, ja w połowie zwiedzania przyszedłem do McDonalda i siedziałem nad filmami i tam różne rzeczy robiłem, ale nie mogłem go słuchać, bo takie nonsensowne rzeczy opowiadał. Jeszcze miał taki akcent australijski, którego się w ogóle nie dało zrozumieć. Moi drodzy, tutaj za mną jest ten kościół, który już nie jest kościołem. Zresztą to był kościół do niedawna, natomiast w tym momencie jest teraz restauracja i galeria. A ta obrączka, która jest tam na górze? Ta obrączka to jest właśnie część wystawy artystycznej, która się znajduje w galerii. To samo się dzieje w Anglii. Bardzo dużo kościołów jest zamienianych na mieszkania, galerie, restauracje, puby, dyskoteki. Bo coraz mniej wiernych chodzi do kościoła, no, trzeba to utrzymać, nie? To jest piękne, ludzie sobie idą na kawkę, podziwiają piękne budynki dookoła, na spokojnie, chillują się w słoneczku, to jest to, co lubię. Kawusia w słońcu. Tego mi brakowało w Norwegii i w Szwecji, bo tam nie było słońca w ogóle. Także cieszę się, że wreszcie wyszło słońce. Taki
takich miejsc się z reguły nie pokazuje, ale wam to zrobię, pokażę. Jestem teraz w toalecie publicznej miejskiej w samym centrum Kopenhagi. Jak widzicie, są bardzo ładne, drewniane kabinki, umywaleczki, pisuarki. Wszystko pięknie, ładnie, czyściutko i co najważniejsze, za darmo, całkowicie za darmo, można sobie wejść, skorzystać, nie sikać po krzakach, ani chodzić po McDonaldach. Także włodarze miast, uczcie się po prostu od kopenhadzkich włodarzy, bo no bo kurde, no toaleta publiczna za darmo i to w takim standardzie czyściutka. Duży, duży plus. Co tam jest? Zdjęcie z pub Kraul, czyli z wycieczki po pubach wieczorem. Niektórzy mają już dobre miny. Właśnie pani powiedziała, że Hans Christian Andersen, ten od baśni, on był z Danii, ja nie wiedziałem o tym. No i on powiedziała, że... Jak to jest ta mermaid? Mała syrenka. Mała syrenka w wersji disneyowskiej oczywiście zakochana, piękna i cudowna, księcia znajduje. A w oryginale ona umiera niestety w tym oceanie, nie znajduje swojej miłości życia i smutku samotnie umiera. Słyszałaś o tym? Nie. Znaczy słyszałam, że baśnie Andersena są dosyć mroczne. Mroczne? Ale jeszcze ich nie... O nie! Jeszcze ich nie czytała. Moi drodzy, to co widzicie za mną, te piękne kolorowe budyneczki, to jest pozostałość po porcie, który wpływały tutaj, to był taki główny port, do którego wpływały statki. No i wiadomo, że jak jest dużo marynarzy, no to też jest dużo pań się tutaj kręciło. No i tutaj to jest taki Red District, czyli taka dzielnica prostytutek. No i państwo postanowiło, czy miasto no, poradzić sobie z tym, zaczęli odrenowywać to miejsce. Pomalowali te wszystkie kamieniczki na kolorowy kolor. Myśleli, że te panie przestaną tutaj przychodzić. Niestety no, paniom się to jeszcze bardziej spodobało. No i do dziś dzień tutaj można znaleźć takie domy uciechy dla różnych osób. Podejrzewam, nie tylko dla pani, dla panów pewnie też. No. Bary, restauracje, kluby, lokale, wszystko tutaj jest. Nie wiem, czy to słyszeliście, bo ktoś tam na tym statku piłuje. Te stateczki, które tam są, one należą do muzeum. Za mną mieszka rodzina królewska, tu mieszka książę ze swoją australijską żoną, którą poznał na wycieczce w Australii. Ciekawostką jest to, że oni po prostu tu mieszkają jak normalni obywatele. Ich dzieci chodzą do publicznej szkoły, nie mają jakichś specjalnych obstaw. Jak chcą jechać na rowerze na wycieczkę, to normalnie z tamtej bramy wyjeżdżają i sobie jadą. Czasami ludzie mi robią zdjęcia, ale ludzie mają tutaj taki szacunek do nich, że robią sobie zdjęcia, ale nie przeszkadzają, bo no, to są ludzie też, nie? Traktują ich z szacunkiem. I fajne to jest, że oni wszyscy są tacy zmiksowani, że jak idziesz po ulicy, to możesz poznać króla. I jeszcze ten król, który tutaj rządził podczas II wojny światowej, ten, który się dogadał z nazistami. On codziennie rano brał konia i okrążał to centrum całe Kopenhagi, żeby pokazać też mieszkańcom, że on nadal jest w mieście, że on nadal tutaj sprawuje władzę, że to, że no, naziści się no, pałętają po mieście, to nie jest jeszcze poddanie się całkowite, także on cały czas jest. No i normalnie ludzie na ulicy codziennie rano machali sobie do króla, który na koniu galopował przez miasto. Ciekawe, nie? Nie trzeba żadnych limuzyn, nie trzeba żadnych jakichś obstaw ABW, policyjnych. Przecież są tylko zwykli ludzie. Fajne. Bardzo mi się to podoba. Podejście, władza się równa z ludźmi, bo to są tylko ludzie. Kilka lat temu w mediach pojawiała się informacja, że pojawi się nowy członek królewskiej rodziny. No i wszyscy zastanawiali się, co to będzie, czy to nowy piesek, czy nowe dziecko. Okazało się, że oni przyjęli normalnie studenta z Erasmusa, studentkę z Tanzanii, która przyjechała tutaj z walizeczką i zamieszkała w tym pałacu za mną. To był zdecydowanie najlepszy free walking tour, który mieliśmy od ostatnich kilku tygodni.
Jak, Kasia, oceniasz? No równie z helsińskim. Helsinki to był fantastyczny, tak, tak, tak. No, zostawiliśmy panią, także koniec takich ciekawostek ciekawych. Teraz zobaczycie naszymi oczami miasto, ale jeszcze zanim to zrobimy, pójdziemy do kościoła pięknego, a potem na lunch. A lunch to nie będzie typowy duński lunch, tylko typowo polski lunch, ale to za chwileczkę. Moi drodzy, oto rodzina królewska przed wami w pełnym obrazie. Tutaj mamy królową Margaret II, a tu jest jej syn, który jest dziedzicem tronu, razem ze swoją wybranką serca, to jest ta kobieta w niebieskim, to jest właśnie ta Australijka, no i ich czwórka dzieci. Kilka lat temu oglądaliśmy z Kasią na Netflixie Chef's Table. To jest taki program o najlepszych szefach kuchni na świecie. No i był program na temat Nomy. Noma to jest najlepsza, uznawana przez wiele lat uznawana za najlepszą restaurację na świecie. Jej miejsce, jej siedziba jest oczywiście w Kopenhadze. No i chcieliśmy tam pójść, ale tam dopiero od 17 jest otwarte, więc... Więc co jemy, Kasia? Nie powiem. Makrele z puszki, tuńczyka z majonezem. No i delektujemy się pięknem Kopenhagi, jedząc nasze tanie, vanlife'owe posiłki lunchowe, które wyglądają cudownie. Prawie jak... Przynajmniej chleb jest w końcu normalny. A tak, tak, chleb kupiliśmy tutejszy w sklepie. No nie ma to 5 gwiazdek Michelin, czy 2, czy 5, czy 10, ale naprawdę dobra. Skacz na drugi. Coś mi chrupnęło. Chrupnęło? Chrupnęło. Skrzyżowała. Naprawdę? Teraz ty. Mam nadzieję, że trafi. Ogień. Śmieszne. Widzicie, te rowery tutaj stoją całkowicie niezamknięte. No, wyglądają na to, że są sobie pozostawione. Otóż one mają wszystkie zamknięcia, one są tutaj zatrzaśnięte każdorazowo. Tutaj mają takie zamknięcie, no i one po prostu opierają, zostawiają gdziekolwiek. Niestety, jak się dowiedzieliśmy, kradną tu rowery i co 7 minut mniej więcej w Kopenhadze ginie jeden rower, bo przybysze z zachodu albo z wschodu, z różnych krajów, no nie są to ludzie raczej z Danii, przyjeżdżają samochodami dostawczymi, biorą ten rower, wrzucają na pakę, no i koniec, nie? Ten rower ginie, potem ląduje w Niemczech, w Polsce, w Hiszpanii, gdziekolwiek, w Anglii. Sprzedają je, odcinają tylko to coś. Także rowery tutaj kradną, ale ludzie tak czy inaczej je zostawiają wszędzie, bo nie ma też możliwości zapięcia rowera do czegoś. Słuchajcie, no tego to jeszcze nie było. Okazało się, że takim miejscem spotkań, imprez plenerowych, a czy w sensie takich pikników rodzinnych i spacerów w Kopenhadze jest cmentarz. Cmentarz Assistance, albo Assistance. To jest takie miejsce, no to park, gdzie jak widzicie, no jest, są jeszcze groby, pozostałości po jakichś nagrobkach, ale oprócz tego są alejki, ludzie przychodzą na romantyczne spacery, przyjeżdżają na rowerach, a jak jest pogoda, no to grillują, imprezują, piją winko i spotykają się w parku.
bardzo wielki jest ten cmentarz, także jedziemy teraz na naszych rowerkach zobaczyć, jak on wygląda. Po pierwsze, jest to duży teren i zielony teren i jest to jedyny zielony teren tutaj w najbliższym okolicy i dużo mieszkańców Kopenhagi tutaj przychodzi, ponieważ uważają, że to nie powinno być smutne miejsce tylko przeznaczone dla zmarłych, ale także miejsce, gdzie toczy się dalej życie. Kopenhaga, jak już wiecie, to miasto rowerów, w którym królują rowery, gdzie rowery są obecne wszędzie. Oprócz tego jest to także miasto przyjazne rodzinom. Rodzin jest tu pełno wszędzie, dorosłych ludzi, starych ludzi, małych ludzi, jest ich pełno wszędzie. Więc nic dziwnego, że z połączenia rodzin i rowerów narodziło się coś takiego. Ta-da! Jest to rower nazywany Christianio. Rower na trzech kółach, z tym, że koła są z przodu. I z przodu jest też takie duże pudło jakby. No i byliśmy świadkami, kiedy na przykład tata jedzie z tyłu, mama z malusieńkim bąbelkiem jeszcze tutaj w ramionach jechała w środku. Albo kiedy mama jechała z tyłu, a w środku trójka dzieciaków jechała w środku. Albo kiedy dwie przyjaciółki wiozły się nawzajem. No jest to fenomenalny wynalazek, strasznie nam się podoba i mam mega uroku tutaj na ulicach Kopenhagi, także mamy zamiar taki sprawdzić sobie w przyszłości. Dobra, zabieramy Was jeszcze na przejażdżkę po Kopenhadze, tak jak my ją widzieliśmy, czyli na rowerach, tutaj. Widzicie, jest specjalna ścieżka wyznaczona, także lecimy nią. Once again your phone says that you're busy. And all my texts are falling to the ground. Once again. Change that's coming on. I'm shedding skin, the feeling's getting strong. Jak wyczytaliśmy, Duńczycy kochają swoją flagę. Mają cały jakby zestaw zasad odnośnie traktowania flagi. Na przykład nie można jej wciągać ani ściągać na maszt nocą, a podczas tej czynności nie może ona dotknąć ziemi. Kiedy mają jakieś swoje święta rodzinne, prywatne, jak urodziny, imieniny, rocznice, także wciągają flagi na maszt albo wtykają je na tort okolicznościowy. Co więcej, mają zapis w konstytucji, który mówi o tym, że z poszanowaniem trzeba traktować flagi innych narodów, że nie można ich palić ani niszczyć, ale odnośnie swojej flagi nie ma takiej informacji, ponieważ nikomu, żadnemu Duńczykowi nie przyszłoby do głowy, aby coś takiego robić z własną flagą. Jak mówi legenda, około XIII wieku ta flaga spadła na ręce ówczesnego króla Waldemara z nieba i od tej pory stała się flagą Duńczyków. Pewne jest to, że jest to najstarsza flaga europejska, której zapiski można już znaleźć w XIII wieku w kronikach. Te czerwone budynki, które widzicie za mną, to są pozostałości po forcie, który tutaj bronił dostępu do portu kopenhaskiego. To miejsce nazywa się Kastalet i jest to pozostałość po właśnie forcie gwieździstym, on jest w kształcie gwiazdy. No i w tych mieszkaniach, w tych budynkach mieszkali kiedyś żołnierze. Jest to wszystko pięknie odrestaurowane, pięknie odnowione. Można sobie tu spacerować, jeździć na rowerze też i spędzić trochę czasu. Bo otwarte i za darmo. Bardzo ładne.
Słuchajcie, w Gdanii nie ma kryzysu rodzin. Nie ma czegoś takiego jak kryzys wśród rodzin, że nie ma, kobiety nie rodzą dzieci i tak dalej. Tutaj jest bardzo dużo dzieci. Te wszystkie dzieci wyglądają, jakby one były wychowane. Nie są rozpieszczone, nie krzyczą, nie płaczą, nie biegają jak szalone. Tylko dzieci się trzymają z mamusią, z tatusiem. Tutaj dzieci, z tego co też wyczytaliśmy, oni specjalnie trenują i no, wychowują. I treningiem to też można nazwać. Widzieliśmy taką scenę. Tłum ludzi wieczorem, malusieńkie dziecko, nie wiem ile mogło mieć, 2 lata i szło, no już chodziło w każdym razie i ono się zgubiło w tłumie. Matka szła kilka kroków za nim i oczywiście ona nie dawała się mu poznać, że jest. Nie wiem dokładnie czego ona go uczyła, ale to dziecko biedne szukało mamy, taty. Ona pozwalała mu się gubić, żeby zobaczyć gdzie pójdzie, jak zareaguje, podejrzewam. No i później na sam koniec był uścisk, miłość i piękne. Bardzo dużo jeździ rodzin w rowerach wspólnie, chodzą na spacery. Babcia z dziadkiem przed chwileczką za rękę przeszli tutaj stąd, tam. No jest to piękne, naprawdę to jest miejsce przyjazne dzieciom, to jest miejsce przyjazne rodzinom. Więc nie wiem, kto wie, czy się tu nie przeprowadzi. To jest właśnie kształt tej fortecy, o której wam mówiliśmy. No oczywiście jest w kształcie gwiazdy, tutaj sobie płynie woda, tutaj jest morze, dostęp do morza, także ona jest tutaj na każdą stronę zabezpieczona tymi, jak to się nazywa, armatami. Tu wszędzie są armaty, tu w środku budynek kościoła, tu są te czerwone piękne miejsca, gdzie mieszkali ci żołnierze. Bardzo fajne miejsce. No a tutaj widzicie na Google Mapsie tak to wygląda, no dokładnie identycznie. Jest to piękna gwiazda, dookoła fosa, a tam dostęp do morza. Także fajnie miasto wygląda. Tak. Z góry. Ciekawe. Niestety nie polatamy. W całej Kopenhadze jest zakaz latania niezarejestrowanymi w tym kraju dronami, więc... A tu już w ogóle nie wolno latać dronami, więc nie ma dronów. Piękny budynek, który widzicie przed nami, to jest zamek Rosenborg. Jest to dawna letnia siedziba królów duńskich. Jazda po uliczkach rowerowych w Kopenhadze wygląda nie tak jak zwykłych uliczkach rowerowych. Tutaj normalnie to jest jak pas ruchu samochodów. Jeżeli skręcasz w prawo, musisz dać w prawo, jeżeli skręcasz w lewo, to w lewo, jeżeli chcesz się zatrzymać, to musisz podnieść rękę do góry i też nie ma tak, że ładne zdjęcie zrobię. Tutaj normalnie jest jak na autostradzie, oni jadą cały czas, oni nie przewidują czegoś takiego jak zatrzymywanie się, robienie sobie zdjęć. Jak chcesz, to musisz zejść na chodnik. Jest bardzo dużo rowerzystów, są zasady, są pasy z skrętów w lewo, w prawo, czy osobne sygnalizacje świetlne. Szał, przez coś wspaniałego. Jest jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce, które chcemy wam powiedzieć. Niestety nie możemy wam pokazać go, ponieważ jest tam zakaz używania aparatów fotograficznych. To miejsce nazwane jest Christianią. Jest to państwo w państwie. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek z Litwy, z Wilna. W Wilnie artyści utworzyli sobie taką swoją enklawę i nazwali to swoim państwem. Mieli to swoją konstytucję. Tutaj to hipisi znaleźli taki kawałek ziemi, opuszczone koszary i w 70-tych latach mniej więcej utworzyli tutaj Christianię, czyli takie wolnościowe państwo, gdzie można robić wszystko. W związku z tym bardzo dużo też jest osób, które tutaj jarają zioło. Jest market, na którym można kupić przeróżne rodzaje marihuany, haszyszu, przeróżnych dziwnych rzeczy. Podobno oni są antymocne narkotyki, więc nie wiem, czy sprzedają, czy nie sprzedają tu takie narkotyki, natomiast te legalne, znaczy nie, legalne w innych krajach narkotyki są tutaj normalnie na ulicy, na markecie, na takim stoiku, pan ma swoją reklamę, no świat czegoś takiego nie widziałem jeszcze, bo jeszcze w Amsterdamie to się wchodzi do sklepiku, a tu normalnie na otwartej przestrzeni.
co nie jest do końca legalne, ale policja przemyka oko na to, no, ten proceder. Jest mnóstwo ludzi w przeróżnych wieku, starsi, młodzi, dzieci, z dziećmi nawet, z wózkami tu wjeżdżają, więc to nie jest takie, że wiecie, narkomani i tylko jakaś tam degradacja, tylko no taka ciekawa dzielnica artystyczna, kolorowa. Bardzo dużo graffiti, no nic, chcielibyśmy wam to pokazać, ale niestety jest zakaz, w ogóle jest tutaj już zakaz, nie ma fotografii, nie ma tutaj inne, niektóre zasady tu nie działają. Tu się rządzi swoje prawo, Christianie. To chodźmy. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to